Dziewczyna uśmiechnięta, najbardziej zmysiana dziewczyna. To mogę zacząć. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Anna Kieres. Byłam ostatnio na Nocy Poezji. I tak zacznę, że zainspirowałam się, tutaj zobaczyłam na półce właśnie Irvinga Stone'a Pasję życia. I też bardzo mnie zaciekawiła forma tej książki, bo ona jest z 51 roku. Jest pięknie wykaligrafowany podpis z przodu, tak jak to się dawniej pisało piórem. I ona jest rozcinana w ogóle. I to mnie zainspirowało do takiego krótkiego opowiadania. Nie tylko okładka, nie tylko tytuł, tylko też cała... Forma, cała książka, tak, tak. Bardzo tak, dobrze. O Van Goghu i właśnie... No i to, że takie nożyki do papieru się dawniej miało i się rozcinało. Także to... I jest też piec, Właśnie nie wiem, postaram się szybko... Pójdzie na stronę, jak jest piec. Kupiliście tym piecem, po prostu tutaj przepa, także... Właściwie do pieca już nie trzeba było dorzucać. Było ciepło, ale i rzeźko. Pan Franciszek spojrzał przez okno na ulicę. Popołudnie było słoneczne, dni były coraz dłuższe, drzewa wypuszczały pierwsze listki, a na bulwarach wiślanych trawa zieleniła się i gęstniała coraz bardziej. Z dnia na dzień. Nagle przy drzwiach wejściowych zadzwonił dzwoneczek i do apteki weszła para starszych osób. Pan Franciszek podbiegł, by przytrzymać drzwi i podał krzesło damie. Proszę chwileczkę poczekać, szanowni państwo. Wszystko gotowe i czeka, tylko przyniosę. Mikstury sam osobiście wszystko ważyłem i przygotowywałem. I na te bóle męża, co go jeszcze od wojny, od okopów trzymają? Tak, szanowna pani, tę maść pierwszą zrobiłem. Zaraz wracam. Antoni, niech mnie pan zastąpi. Może państwo jeszcze coś potrzebują? Powiedział w biegu i lekko pobiegł na zaplecze. Jakby się trochę spieszył. Powrócił skupiony i trochę zamyślony, z namaszczeniem niosąc tacę z medykamentami. I oto wszystko mamy. Zaczął wystawiać na ladę fiolki i pudełeczka. Tu na zgagę błysnęła brązowa buteleczka. Wszystko tak, jak szanowny pan doktor państwu zaordynował. Tu właśnie te bóle reumatyczne. Jak mówię, okopowe, wtrąciła dama. Okopowe, powtórzył pan Franciszek. Skończywszy wydawać maści i leki, zapakowawszy bezpiecznie wszystkie słoiczki, flaszeczki i buteleczki, pan Franciszek pożegnał swoich klientów, a gdy ci opuścili aptekę, powiedział: Antoni, zastąpi mnie, pójdę na górę na obiad i za godzinkę wrócę. Proszę po mnie wołać, jakby było coś pilnego. Potem poszedł i na zaplecze i zabrał z biurka świeżo rozpakowaną z papieru książkę. Wyszedł tylnym wyjściem i po schodach udał się na piętro do swojego mieszkania. Obiad będzie za 10 minut, proszę pana, powiedziała na powitanie służąca Mania. A pani już wróciła? Zapytał. Jeszcze nie, to czekać? Zapytała. Czekać, ja będę u mnie w gabinecie, odpowiedział. I wszedł do wielkiego pokoju z pięknym widokiem na Wisłę i Wawel, usiadł za biurkiem, wziął nożyk z papieru i delikatnie zaczął dalej rozcinać karty książki, którą przyniósł z parteru. Pasja życia Irvinga Stone'a. No pięknie. Ładnie to jest, to jest bardzo przemyślane, bo nigdzie nie pada nam czas. Miejsce, no to tak, domyślamy tak. się. No świeżo z drukarni, więc ja tak dlatego sugeruję, bo to jest 51, więc tak pomyślałam, że powoli. Ale delikatnymi środkami, przy użyciu odpowiednich wyrazów, wprowadziłaś nas w okoliczności czasowe. Zaordynować, dama, tak, nożyk, tak, tam tak. jeszcze inne. No i nie wiem, czy świadomie użyłaś imienia dla lokaja, tak? Mania służącej. A służącej ma, a też Mania na przykład, tak, to też tak, świadomie. To wiadomo. Ale Antoni? Też specjalnie wszystko. Pan Franciszek. A ty wiesz, że pan Antoni tu jest szefem? Nie. Nie. Nie wiem. No duch miejsca. Bo także myślę, że ma zastąpić. Tak, no więc był jakimś młodszym, tak. Bo to, ja tego nie rozumiałam, tak sobie myślałam, że to rodzina prowadzi z pokolenia na pokolenie. Antoni to może syn. No to może to się nawet jakoś tam, ja nie wiem, nie wchodzę. Nie wiem, tak mi przyszło do głowy, że to takie imiona pasujące. Bardzo ładny finał. Dopracowane w zasadzie to jest, no pewnie, że tam redakcyjnie można by było poprawić, ale wiesz, no użyłaś takich podstawowych elementów stąd, tworząc zupełnie taką odrębną historię. No wiadomo, że to już nie jest ta funkcja, bo to jest ta poprzednia funkcja tego miejsca. Tak, ale chciałam, żeby ta książka po prostu połączyła. No, ale z tym nożykiem masz do rozcięcia i aż do tej pasji życia, tak? Bo tak się kończy. Tak. A tytuł miało to tytuł? To jeszcze opowiadanie nie wymyśliłam tytułu. A to pasja życia? No, pasja życia, chyba po prostu. No. Przeżyli wojnę, trzeba żyć dalej. No i właśnie okopy, to wiemy, że to się już coś działo więcej niż
Także, że bardzo fajnie, bardzo, bardzo. Ja tak delikatnie, delikatnie, właśnie bez, na przykład, o, mamy dzisiaj tam data podana 1800 któryś i tu wchodzą. Bez tego, i na tym też polega sztuka pisania, żeby część opowieści na przykład zawrzeć w dialogu, albo na przykład w jakimś tam opisie takim, zdawałoby się, pobocznym, żeby nie wszystko też było prowadzone narracją typu, o, tutaj dzisiejszego dnia tam odbyło się to i to i w tym domu i tak dalej, po prostu, żeby... Mi brakowało trochę wiedzy, jakie były stanowiska apteczne, żeby powiedzieć. Ale to wiadomo, no, takie rzeczy to można sobie potem. No dzisiaj to może. Bo się dawniej mówiło pani magistrze, teraz się nie mówi, prawda? Pani magistrze. Nie, pani, nie wiem, jak się tak wtedy, prawda? Natomiast w ogóle nam to nie przeszkadza. My się nie zastanawiamy, jakie były formy grzecznościowe. To w ogóle. Wiemy, że to jest wtedy i wiemy, że to się przenosimy już w czasie i ten i plus, a to właśnie takie wyczucie też języka. Nie jesteśmy przytłoczeni, jest wszystko na miejscu. Dziękuję bardzo. No bardzo dziękuję.